Żołnierze, stawimy dziś czoła prawdziwym skurwysynom. Takim, którzy będą nas kopać po jajach, bić prętem po plecach, kopać po łydkach, kopać po kostkach i palić nasze chaty. Musimy stawić czoła tym jebanym barbarzyńcom i rozpierdolić w drobny mak. Okrzyki bojowe i ogień, kurwa. Fortyfik! Lok Tarogar! Do boju, ku zwycięstwu. Na pohybę skurwysyną! Kurwa! Padasz na pole bitwy, upierdalasz mieczem łeb zasrańca czającego się na twoje życie, w kolejnego rzucasz głową jego kolegi, który przed chwilą jeszcze darł ryja. Podnosisz leżące na ziemi końskie gówno i odbierasz za jego pomocą życie i godność jakiemuś obdartusowi, by na koniec oberwać w ryj halabardą i paść na cyce w kałuży krwi. To właśnie jest Chivalry 2. Wiecie, że zazwyczaj gardzę grami sieciowymi. No kurwa, nie umiem w to grać. Jakieś małe niemieckie dzieci wyzywają mnie i całą moją rodzinę na 8 pokoleń wstecz, a do tego lagi odbierają mi smak życia, jak pewna partia pewnemu Zbigniewowi. Zdarza się jednak gra, która mimo mojej niechęci do spotkań z żywymi graczami wciągnie mnie za mordę, sprzeda liścia i powie: graj, grubasie, nie pierdol. I taką grą jest właśnie omawiany zawodnik. I sam nie wiem, co mnie tak ujęło. Chyba ta frajda ścięcia wrogów na plasterki, z ucinania im kończyn i patroszenia bebechów. Chivalry jest zajebiście przebrutalne. Wroga można poszatkować niczym Makłowicz pietruszkę, pozbawić ich głowy, rąk, nóg, rozgnieść im mordę kamieniem, albo przyjebać w pysk na przykład bochenkiem chleba, albo rybą, albo zabawić się w prawdziwego wsiowego ancymona na zabawie pod remizą i wbić komuś widły w dupsko. Model walki to rzecz piękna i wspaniała. Zależnie od tego, co trzymamy w łapach, gra się nam całkiem inaczej. Krótki miecz i tarcza to coś idealnego na szybkie starcia jeden na jednego. Wielka halabarda pozwoli za to skrócić o głowę nawet i trzech zasrańców w tym samym czasie. Każda z broni ma trzy podstawowe ataki. Mocarne pierdolnięcie z góry, które potrafi zrobić z czaszki pękającego arbuza, szybkie cięcie idealne do smyrania wrogów ostrzem po szyi czy dźgnięcie, którym możemy zrobić z przeciwnika szaszłyka. Ja jako typowy prostak i barbarzyńca najczęściej biegam z dwuręcznym toporem lub wielkim kijem z gwoździami i sprawdzam szczelność czaszek wrogiej armii. Nie ma chyba nic lepszego jak pierdolnięcie z wielką mocą w pusty cymbał jakiegoś prymitywa. Oczywiście, jak to zawsze, nic nie jest w życiu proste, więc w walce często padniemy na pysk i zalejemy się kałem z rozerwanego odbytu. Jeśli trafimy na gracza, który nie śpi po nocach i tylko trenuje spuszczanie w pierdolu, to czeka nas naprawdę ciężkie zadanie. Nierzadko przebicie się przez blokującego ciosy mistrza rycerskiego fachu będzie wielkim wyzwaniem. Nieskromnie przyznam, że po czasie sam nauczyłem się operować swoją średniowieczną gardą tak, że nawet potężne cepy spadające na mój powykrzywiany ryj nie są mi już straszne. Powiedziałem o trzech podstawowych ciosach, ale są tu jeszcze takie elementy jak rzucanie bronią na przykład. Gdy wiecie, że nie macie szans, a wasz pasek energii zapierdala w dół z prędkością małysza wychodzącego z progu, zawsze możecie ratować się tym, że rzucicie we wroga przedmiotem, który akurat trzymacie w swoich łapach. Miecz, topór, kurwa, kawał sera, pochodnia, gówno, głowa, cokolwiek tylko znajdziecie na ziemi, możecie tym cisnąć we wroga. I to jest naprawdę dobre rozwiązanie w wielu sytuacjach. Gdy widzicie, że łucznik już do was celuje, że zaraz dostaniecie w czambo strzałą ostrą jak maczeta, a wiecie, że nie zdołacie do niego dobiec i strzelić go w pysk, to śmiało możecie spróbować szczęścia i wykurwić takiemu chamowi luja z lecącego miecza. Jeśli cel nie traficie, to taki gagatek z łuku postrzela już tylko do świętego Piotra gdzieś tam kurwa w zaświatach, w chmurkach. Mechanika rzucania przedmiotami to złoto.
Wspomniałem o łucznikach i jak ja tych skurwysynów nienawidzę. Z drugiej strony, jak ja tych skurwysynów kocham. Co, że mam rozdwojenie jaźni? Nie, nie, już wyjaśniam. Nienawidzę tych ciskających strzałami jebanych rajtuziarzy, bo często na polu walki te gnoje chowają się za kamieniami i zgrywają średniowiecznego snajpera, kurwa. Celny strzał z ich cholernego łuku to pewny zgon. Zazwyczaj, gdy giniemy, to nawet się tego nie spodziewamy. Biegniesz sobie jak łania po polanie, dookoła spadają głowy, nóżki wesoło fruwają niczym motylki na polu i jeb, z mordy wystaje ci kurwa kawał patyka z grotem. Jakiś patafian trafił cię nie wiadomo nawet skąd, z drugiej strony, no jak grasz łucznikiem, to jest z ciebie taka sama jebana menda. Czaisz się na murach, za kamieniami i szyjesz z łuku do wszystkiego, co się ma czelność poruszyć. Strzały dodatkowo można jeszcze podpalać, więc jeśli macie dobrego cela, to przy jednym dupnięciu z naszego patyka ścięciwą możecie załatwić sobie nawet kilku wrogów. Minus łucznika? No jak cię już ktoś znajdzie za tym kamieniem, to nie ma przebacz, sorry. Do obrony masz jakiś kozik do obierania ziemniaków, więc wpierdol jest murowany. W grze mamy kilka trybów. Na 64 osoby, gdzie bitwy wyglądają jak kurwa sceny rodem z Krzyżaków, na 40 osób, gdzie bijemy się już oczywiście w nieco mniejszym gronie, czy w końcu tryb, w którym wszyscy napierdalają się między sobą i nikt nie patrzy, w kogo wali. Co wygląda trochę jak taka duża ustawka kibiców drużyn grających krowią głową czy innym gównem w pierwowzór piłki nożnej. Poza standardową zabawą w to, kto ubije najwięcej przeciwników, mamy tu także podbijanie wiosek, szturmy na zamki czy obronę lub atakowanie konwoju ze złotem i innymi dobrami. Przyznam szczerze, że o ile na początku raczej wolałem po prostu tłuc się z innymi licząc ścięte łby, tak potem zakochałem się właśnie w szturmach lub obronie zamków. Biegniesz kurwa jak ten Braveheart po polu, włosy ci kurwa latają na wszystkie strony, no nie mi akurat, bo łysy jestem, ale sobie tak wyobrażam. Drzesz ryja razem z kolegami z kompanii, dookoła katapulty napierdalają w ziemię, powodując, że zwłoki radośnie podskakują machając rączkami. Pchasz wielkie wieże na kołach, aby wbić się na wrogi zamek i spuścić w pierdol jego mieszkańcom. Wspinasz się na mury, przeciwnicy rzucają w ciebie kamieniami, widzisz jak twoi koledzy z rozkwaszonym ryjem spadają w dół, no kurwa piękna sprawa. Każdy na pewno znajdzie swój ulubiony tryb, ja zdecydowanie najbardziej pokochałem te szturmy na zamki. To co się najpierw dzieje pod murami, jak zacięte to są starcia, jak ten cały rozpierdol przenosi się dalej, na dziedziniec, potem do zamku, no siurek aż się sam podnosi i chce dołączyć do walki. Co? Chivalry pozwala nam też potrenować. Prócz zwykłego samouczka, który uczy nas jak chodzić, napierdalać się i bronić, mamy też tryb walki z botami, gdzie możemy spróbować swoich sił, zanim rzucimy się na jakiegoś kurwa Maciusia69.pl, który wyzywa waszą żonę, matkę czy siostrę i kurwa kota. Walka z botami przypomina raczej jakiś festiwal bicia bezbronnych, bo wrogowie sterowani przez konsolę są ułomni i nie potrafią się nawet bronić, ale jeśli chcecie po prostu pomordować mieczem dla dobrego samopoczucia, żeby sobie naprawić dzień, to warto sprawdzić tryb treningowy. Nadaje się on też swoją drogą do poznawania map, oręża czy samych ciosów, jednak pamiętajcie, nie nabijecie w nim osiągnięć, nie nabijecie w nim poziomu postaci. Takie rzeczy tylko w trybach, gdzie walczymy z żywymi ludźmi. Wspomniane poziomy powodują, że odkrywamy nową broń, zarobimy złoto, za które kupimy sobie nowe hełmy, malowania na mordę, czy jakieś bajranckie zbroje, których nam inni pozazdroszczą. Warto dodać, że w walkach sieciowych, znaczy się, gdy już wspomniany wcześniej Maciusz69.pl będzie nas obrażał, także możemy trafić na bo jednak robią one bardziej za sztuczny tłum niż faktycznego przeciwnika. Co prawda wtedy już potrafią się bronić, ale są dalej na tyle niedojebani umysłowo, że ubicie ich to rzecz prostsza niż, nie wiem, odpalenie komputera.
No, ale zawsze jakieś tam punkty za takiego bezmózga dostaniecie, więc ma to swoje plusy. Rey cieszy mi się też z jeszcze jednego powodu. Wiecie, ja na tym swoim wypizdowie mam internet taki, jaki wy mieliście w okolicach roku 1998, jak wychodził na przykład pierwszy Baldur's Gate. Wiele gier na takim łączu nie pozwala grać w ogóle. Lagi, wywalanie z serwera, no przeróżne zdarzenia, które powodują, że tak kurwa przeklinam. Zdarza się jednak, że twórcy jakiejś gry znają magiczne sztuczki, dzięki którym nawet na takim zapomnianym przez Boga wypizdowie jak Grzymalin mogę sobie komfortowo ponapierdalać innych graczy. Racja, zdarza się, że dostanę w ryj jakimś lagiem, ale zazwyczaj rozgrywka jest płynna i zajebista. Chivalry 2 do tego działa i wygląda świetnie. Mapy są cholernie szczegółowe, urokliwe wioski pełne wieśniaków z widłami, ogromne zamki pełne detali, jak kurwa w najnowszym Rezydencie. Pola bitwy pokryte flakami i odciętymi członkami. W ruchu to wszystko wygląda niesamowicie dobrze. Gra działa w 4K i 60 klatkach na konsolach nowej generacji, a twórcy zapowiedzieli nawet wsparcie dla tego całego słynnego ray tracingu, więc naprawdę jest już na czym oko zawiesić. Twórcy mają też swój plan na wsparcie i już teraz mówią, że gra zwiększy swoje rozmiary, jeśli chodzi o zawartość, przynajmniej dwukrotnie, co cieszy mnie niezmiernie. Tak się spuszczam i podniecam i zapytacie pewnie, se plewniako, czy jest tu coś zepsutego? No kurwa nie wiem. Prócz ragdoli, które czasami odpierdalają pokaz średniowiecznego breakdance'a, to naprawdę chyba kurwa nie trafiłem na nic, co by mnie jakoś wkurwiło. Czy to jest więc gra idealna? A tak, jest idealna i mówię to z czystym sumieniem. Dawno nie bawiłem się tak dobrze przy grze sieciowej, dawno nie grałem 10 meczy pod rząd, dawno tak przyjemnie nie spędzałem czasu przed konsolą grając w gatunek, który zazwyczaj olewam po godzinie czy dwóch. Tak, Chivalry 2 to jedna z najlepszych gier sieciowych ostatnich lat i kurwa ręczę za to własnymi jajami i będę bronił swojej decyzji z halabardą w łapach i kurwa nikt mnie nie powstrzyma. Mówił do was wulgarny gracz. Co ja robię ze swoim życiem?